Najpierw ukraiński muzyk krytykował nasz język. Знаете, что меня бесит в Польше? Później pracownica Żabki krytykuje polskich pracowników. Ale po prostu nic nie jest zrobione po tych ludziach, no niestety tak jest. A teraz ukraińska gimnastyczka twierdzi, że nie trawi Polaków. Czy to jest zaplanowana akcja, czy po prostu żenujące wypowiedzi? Sprawdźmy to. Ja się nazywam Łukasz Podstawka, a wy się znajdujecie na kanale Na Krawędzi, gdzie jak zawsze poruszam tematy, o których lepiej nie mówić. Ale zanim zaczniemy. Jak wszyscy dobrze wiemy, do Polski nadciągnęła prawdziwa drożyzna, więc ciężko się oprzeć kupowaniu czegoś w atrakcyjnych cenach ze zniżkami. A listopad, jeśli chodzi o zakupy, to dla wielu Polaków najgorętsza pora roku. Nie wakacje na Majorce, a listopadowy Black Friday. Z najbardziej szalonymi rabatami na zakupy. Nowy komputer dla dziecka, kamerka samochodowa dla bezpieczeństwa, czy paralizator na wieczorne spacery. To najlepsze pora, żeby kupić to, co zawsze chcieliście w atrakcyjnych cenach. Oczywiście nie warto się rzucać na pierwszą lepszą promocję. A co jeśli wam powiem, że te zniżki to nie wszystko? A za każdy z waszych zakupów możecie otrzymać realne pieniądze. Wyobraźcie sobie, że ostatnio musiałem kupić telefon jakiegoś taniego Chińczyka, ale z mikroskopem. Oprócz różnego rodzaju zniżek w sklepie dostałem ponad 45 zł zwrotu na konto. I już się tych kilka litrów na stacji więcej zatankuje. Wszystko dzięki aplikacji LetiShops, która umożliwia dokonanie opłacalnych zakupów i dzięki której w ciągu miesiąca można zaoszczędzić całkiem sporą sumkę. A w ofercie LetiShops znajdują się prawie wszystkie najpopularniejsze sklepy. A zwrot wydanych pieniędzy możemy otrzymać za wszystko, co kupimy przez internet. Jak większość z was, często zamawiam coś na Allegro, bo w sklepach stacjonarnych ciężko znaleźć lepsze ceny. A na Allegro jest praktycznie wszystko, czego potrzebuję. A tym razem dzięki LetiShops jest okazja, z której aż grzech nie skorzysta, czyli gorący cashback. Oznacza to, że standardowa stawka zwróconych pieniędzy została zwiększona pięciokrotnie, czyli ponad 7% pieniędzy wydane na Allegro wróci na wasze konto. Więc jeśli planujecie zakup prezentów na święta, to jest to właśnie ten czas. Dlatego, że promocja jest ograniczona czasowo i potrwa od 24 do 25 listopada, więc lepiej się pospieszcie, żeby nie stracić okazji. Z LetiShops możecie skorzystać na stronie internetowej przez aplikację mobilną, a także dzięki wtyczce w waszej przeglądarce, która poinformuje was o możliwości otrzymania cashbacku. Cashback to są realnie zwrócone pieniądze za dokonane zakupy. Te pieniądze później możesz przelać na PayPal albo na swoje konto bankowe. Co sam dzisiaj zrobiłem. Zwrot pieniędzy za pojedyncze transakcje to może nie fortuna, ale każdy z nas często robi zakupy. A regularne korzystanie z LetiShops pozwala zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. Nie czekajcie i klikajcie w link w opisie, bo przygotowali dla was naprawdę fajną ofertę. I dodatkowo wesprzecie mój kanał. Wielkie dzięki. A dodatkowo teraz możesz zgarnąć 100 tysięcy złotych w loterii LetiShops. Aby wziąć udział, zarejestruj się, przejdź do zakładki Loteria, akceptuj warunki i potwierdź uczestnictwo. Zgłoszenia od 20 listopada do 22 grudnia. Każdy zakup z cashbackiem to jest jeden los. Im więcej losów, tym większa szansa na wygraną. Także kupuj tylko z LetiShops, bo nic nie tracisz, a możesz wygrać. Losowanie już 22 lutego. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że mam zamiar obiektywnie odnieść się do omawianych informacji i nie mam na celu wywoływać żadnych antyukraińskich nastrojów. Jednak omawiane przeze mnie osoby same tego dokonały, że tak zaśmieszkują koncertowo. Dopiero co byliśmy świadkami żenującego nagrania pewnego muzyka z Ukrainy, który miał jakieś pretensje do naszego języka. Po prostu naucz się kurwa rosyjskiego i mów normalnym kurwa językiem. Naprawdę nie rozumiem. Przecież jest rosyjskie imperium. Po prostu do niego dołącz. Jeśli jednak z jakiegoś powodu o tym nie słyszeliście, to zapraszam was do obejrzenia mojego materiału w tej kwestii. W każdym razie ten rosyjskojęzyczny ukraiński muzyk i nie... Nie był to Rosjanin, jak część z was pisała w komentarzach. Chociaż swoim nagraniem ewidentnie działał na korzyść właśnie Rosji. Ponieważ starał się nam ubliżyć, a jego nagranie stało się takim wiralem w polskim internecie. Wtedy próbował to zamienić w żart, jednak nie do końca mu wyszło i z powodu nagrania odwołano jego wszystkie koncerty w Polsce. Ale po tym wydarzeniu nie trzeba było zbyt długo czekać, żeby kolejna ukraińska gwiazda popełniła podobny zabieg. Jednak zanim do niej przejdziemy, posłuchajmy pewnej pracownicy z żartu. Ja bardzo bym chciała, żeby wszystkie Ukraińcy wyjechali do Ukrainy na 3-4 miesiące, żeby Polacy tutaj zostali sami. Bo wiecie, że ja odbieram pracę? Okej. Okay. Ale jak Polacy pracują w ogóle? Ja nie pierwszy rok pracuję w Żabce i to jest moja nie pierwsza Żabka. To jest w ogóle po prostu nie przychodzi do pracy, bo nie mam humoru. Bole dupa, głowa i
mam pracę w dupie. Ktoś przychodzi, kurwa, ale po prostu nic nie jest zrobione po tych ludziach. No niestety, tak jest, tak jestem pracownikiem. Nie sprawdziłem, kim ta kobieta w ogóle jest. Nie wiem, jaka jest geneza tego nagrania, jednak łatwo zauważyć, że musiała spotkać się z krytyką ze strony Polaków. Ale jej emocjonalna wypowiedź nie spotkała się raczej z pozytywnym odbiorem. Poza samym nazwaniem Polaków nierobami, powołując się na swoich współpracowników, którzy faktycznie mogli nierobami być. Sam w swoim życiu poznałem wielu nierobów i zapewne na Ukrainie również wielu nierobów jest. Jednak czy Ukraińcy faktycznie zabierają Polakom pracę? Oczywiście, że stanowią konkurencję dla Polaków, bo tak jak ta pani zauważyła, godzą się na pracę za niższą stawkę. Jednak czy to jest faktycznie taki wielki problem w Polsce? Tego nie wiem. Jak macie więcej informacji na ten temat, podzielcie się nimi w komentarzach pod filmem. Ale odnosząc się do dalszego fragmentu filmu, to kto bardziej ucierpi, jeśli nagle jednego dnia wszyscy Ukraińcy opuszczą Polskę i wrócą na Ukrainę? Pojechaliby nasi Ukraińcy do domu, zabraliby sobie swoje podatki i to by pracował kurwa na waszych magazynach za 16 zł do teraz. U mnie obok w magazynie dziewczyna pracuje, Ukrainka, za 15. Kto będzie pracować za takie pieniądze? Bardzo bym chciała zobaczyć, jak by wyglądała Polska bez Ukraińców. Bez Ukraińców, jakie po 5, po 10 lat tutaj płacą podatek i my teraz zasługujemy na 500+. Pomijając fakt, że jest to niemożliwe do wykonania, to zdecydowanie więcej mieliby do stracenia właśnie Ukraińcy. I to nawet nie wspominając o świadczeniach takich jak 500+, które dostają na bardzo uproszczonych zasadach. To skupmy się na rzeczach istotnych. Emerytury. Jeśli Ukrainiec ma wypracowaną emeryturę na Ukrainie, która średnio wynosi około 500 zł, to po odłożeniu choćby jednej składki emerytalnej w Polsce, czyli przepracowaniu w Polsce jednego miesiąca, nabywa również polską emeryturę, a suma tych dwóch emerytur musi być równa najniższej polskiej emeryturze, czyli 1588 zł i 44 grosze. Więc podsumujmy, emeryturę w wysokości 500 zł dostaje z Ukrainy za 25 lat pracy, a za jeden miesiąc przepracowany w Polsce dostaje wyrównanie do polskiej emerytury, tej najniższej. Czyli za 25 lat pracy na Ukrainie 500 zł, a my dopłacamy takiemu emerytowi 1088 zł i 44 grosze. Z pozdrowieniami od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. A druga rzecz to zarobki, często kilkukrotnie wyższe niż te na Ukrainie. Najwięcej Ukraińców, bo aż 35%, zarabia w Polsce od 3 do 4 tysięcy złotych netto miesięcznie, a 24% od 2700 zł do 3000 zł netto. Tak wynika z raportu Personal Service. A tu macie porównanie ze strony bankier.pl. Na najwyższą zapłatę mogli liczyć dyrektorzy, odpowiednio równowartość 3000 zł na Ukrainie i ponad 11 tysięcy złotych w Polsce. Znaczne różnice w wynagrodzeniach występują także w pozostałych posadach. Administrator zarabia odpowiednio 1700 zł na Ukrainie i 9000 zł w Polsce. Kierownik biura 1800 zł na Ukrainie i 7900 zł w Polsce. Sprzedawca, konsultant 1200 zł na Ukrainie, 7800 zł w Polsce. Księgowy 1800 zł do 600-350 zł w Polsce. A kierowca 1800 zł na Ukrainie, a w Polsce 5150 zł. Za to kasjer 1200 zł na Ukrainie i 4200 zł w Polsce. I żeby nie było, Ukraińcy w Polsce nie tylko pracują na kasie czy w salonach fryzjerskich, bo wzrasta w Polsce zapotrzebowanie na pracowników wysoko wykwalifikowanych właśnie z Ukrainy. Gremi Personal zwraca też uwagę, że zmienia się profil Ukraińców znajdujących pracę w Polsce. O ile jeszcze kilka lat temu poszukiwano głównie nisko wykwalifikowanych pracowników, o tyle obecnie jest w Polsce coraz większy popyt na pracowników wysoko wykwalifikowanych. Więc nie wydaje mi się, żeby rodacy tej pani popierali jej wypowiedź. Jednak jeśli chodzi o Polskę, to również nie obeszłoby się bez pewnych komplikacji. Bo w ciągu jednego dnia zniknęłaby połowa polskich fryzjerów, a żabki by opustoszały. Jednak czy faktycznie tak wiele byśmy stracili na ukraińskich podatkach w porównaniu do tego, jak wiele od nas dostają? Jakby nie było, trzeba pamiętać, że Polska się starzeje, a właściwie to wymiera. Emeryci żyją coraz dłużej, a coraz mniej dzieci rodzi się w naszym kraju. Więc siłą rzeczy potrzebujemy pracowników z zagranicy, żeby miał kto pracować na nasze emerytury. Ale demografia w Polsce to temat na całkiem inny odcinek. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach, no i przejdźmy do kolejnego tematu.
20-letnia gimnastyczka Włada Nikolczenko z Ukrainy, która na swoim koncie ma m.in. brązowy medal Mistrzostw Europy w gimnastyce artystycznej, opublikowała na swoim Instagramie obraźliwy post dotyczący Polski. Było to selfie z polskiego lotniska, które podpisała: "Zepsuli mi humor rano. Nienawidzę tego kraju całym sercem, a przede wszystkim ludzi, którzy tu mieszkają. Jestem tu tylko dlatego, że na mojej rodzinnej Ukrainie lotnisko zostało zamknięte", napisała gimnastyczka. Wpis odbił się szerokim echem przede wszystkim wśród środowisk sportowych, zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie. A do sprawy odniosła się również Federacja Gimnastyki Artystycznej Ukrainy. Władze federacji jasno określiły, że nie popierają tego typu zachowań i wypowiedzi w przestrzeni publicznej, dlatego wobec Włady Nikolczenko wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Po tej decyzji Włada próbowała ratować sytuację, publikując przeprosiny na swoim Instagramie. "Doznałam załamania psychicznego. Przy każdym konflikcie, nawet tym nieziemskim, z powodu wojny w moim kraju pojawia się stres, który bez mojej zgody wypływa ze mnie w tak agresywny sposób. To była emocja sytuacyjna, której żałuję. Nie chciałam nikogo urazić. Proszę, nie bierzcie tego do siebie. To nie ja to powiedziałam, ale emocje we mnie. Przepraszam." Jednak to nie uchroniło jej przed konsekwencjami. Każdy sportowiec reprezentacji Ukrainy, który ma zaszczyt reprezentować nasz kraj na świecie, musi być świadomy poziomu swojej odpowiedzialności. W tych warunkach emocjonalny wpis, na który pozwoliła sobie była członkini drużyny narodowej, jest szkodliwy dla naszego kraju, niedopuszczalny i nie może pozostać bez naszej reakcji, powiedział w rozmowie z portalem Trybuna pełniący obowiązki ministra do spraw młodzieży i sportu Ukrainy Matwiej Bydnyj. Po tym wpisie Włada Nikolczenko została wyrzucona z kadry narodowej. Jak widać, podobnie jak ten muzyk, nie musiała długo czekać, aby konsekwencje ją dopadły. Czy to jest już przejaw niechęci do Polaków, czy po prostu głupie wypowiedzi pod wpływem emocji? Tego nie wiem. Jednak jedno jest pewne, od czasu konfliktu na Ukrainie stosunki między naszymi narodami zdecydowanie się pogorszyły. A bardzo dużą rolę w tej kwestii odegrali politycy. Zarówno nasi polskojęzyczni, jak i politycy ukraińscy. Nie chcę już tutaj przypominać pojedynczych sytuacji, bo było ich zdecydowanie wiele. Jednak takie nagrania czy wpisy pogłębiają wzajemną niechęć, a to zdecydowanie nie jest nam teraz potrzebne. Dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie w komentarzach i pamiętajcie, żeby wejść w link w opisie pod filmem i zacząć oszczędzać z Letyshops. No i co? Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Adie!